Pan Leszek Szurman właśnie wrócił, no właśnie, w zeszłym tygodniu bodajże pan wrócił ze swojej kolejnej wyprawy. Proszę nam powiedzieć, jak było. No fajnie, ciekawie, inaczej. Bo, trochę... bo to była trochę inna wyprawa. No była trochę łączenie roweru z kajakiem. W sumie bardzo fajne rozwiązanie, bo w razie niepogody schodziłem z wody, ładowałem się na wózek, jechałem sobie tych kilkanaście kilometrów do następnej miejscowości. Nie za dużo, bo to dość ciężki ciężar, wszystko, ale tak godziłem jedno z drugim i popływałem i pojeździłem na rowerze i dużo, dużo pchałem, bo każdą górę to trzeba było wypchać ten mój ciężar, a Polska dosyć górzysta jest, choć tam już potem od Warszawy w stronę Bydgoszczy, w stronę Santoka, Konina. To są równiny i z powrotem też tutaj na Wrocław jeszcze było fajnie. Tutaj, ta strona Polski jest taka dosyć płaska. Czyli dobre połączenie, tak? Ten kajak i rower. Dobre, tak, jestem po prostu niezależny. Myślę, że w przyszłości to wykorzystam na jakieś swoje wycieczki. Nie będę musiał nikogo prosić, żeby mnie gdzieś zawiózł, przywiózł. Połączę jedno z drugim. Udało się dotrzeć tam, gdzie pan chciał? Gdzie pan dotarł? No, udało mi się przepłynąć Dunajec, choć nie cały, ale większą część. Udało mi się przepłynąć trochę Wisły, te tereny, które są takie najbardziej ciekawe krajobrazowo, czyli tutaj Dolinę przed Sandomierzem. No w ogóle Wisła jest bardzo ciekawą rzeką. Jest taka dzika, tam się nic nie dzieje na tej rzece, całymi kilometrami nikt mnie nie mijał, po prostu nie ma nikogo na rzece, pusto. No to można było tak odpocząć, nie? Jak nikogo nie było? Nie, no, cisza, trzeba, spokój? Trzeba na Wiśle uważać, bo jest tak płytko, że co chwilę na piasku byłem, także trzeba pilnować tego nurtu jednak, który jest tam gdzieś, ona się wije tak po prostu między tymi łachami piasku. Ale fajnie mi się udało. No, na Dunajcu udało mi się nie utopić, bo miałem taką przygodę, że się fala na takim bystrzu kajak przechyliła zbyt mocno i środek ciężkości wyszedł tak, że moja głowa przechyliła wszystko i wpadłem do wody. Ale nic się nie stało. Wyszedł pan z tego cały, jak widać. Miałem na sobie kapok. Miałem kajak przywiązany do siebie linką, więc kajak mi nie uciekł. A ja się nie utopił. No i to najważniejsze. A jak pogoda dopisała? No w kratkę. Były dni pogodne, były dni bardzo nieprzyjemne, bo lało. Najbardziej to mnie taki deszcz dopadł w Śleszynie, gdzie taka ściana wody szła, że burza, nic nie było widać. Ale ja zauważyłam, że pan z każdą wyprawą jest lepiej przygotowany. Jest tak? No bo już jakieś doświadczenia macie z tych wszystkich wypraw. No tak. Im się człowiek więcej czegoś dowiaduje na tym, co mu potrzebne, co niepotrzebne, to mu łatwiej. Jakby miał pan podsumować, to co? Udana wyprawa. Ja tam też obserwowałam na Facebooku jakieś nowe znajomości po drodze. Bardzo fajna wyprawa. Dużo miejsc ciekawych ludzi poznałem. No, myślę, że akcja, która temu przyświeca, czyli reklama fundacji Będzie Razem, też jakiś skutek odniosła w społeczeństwie, czy tylko naszym, lokalnym, ale może gdzieś w Polsce, bo ludzie się interesowali tym. Fajne nagranie mam z Warszawy, gdzie nawet mnie skręcili z dronem. No i taki ciekawość też taką, co miałem wywiad z interia.pl. Widziałam. No, gratuluję. No i to zaskoczenie takie miłe, że tam zadzwonił pan do mnie, że ktoś go tam namierzył na mnie i zresztą się bardzo zainteresował. No i jest reklama, no bo to też przy okazji tutaj nasz powiat i Cieszyn. No, dużo rozdałem tych ulotek Cieszyna, tych plakietek, które miałem. No ludzie się, niektórzy, bo Cieszyn, nie wiem, nam się wydaje, że jest taki znany. No nie jest, my tak jesteśmy, zawsze jak my to bliżej Wisły, to ja to koło Wisły, ja, dobre. To już wiedzieli, o co chodzi.
Ale jest z nami pan Paweł, bo na tym nie koniec. Teraz czas na kolejny etap. To pan tutaj takie wprowadzenie, a zaraz nam pan Paweł opowie o tym kolejnym etapie. No to jest... Paweł miał ze mną płynąć, nie? No niestety jego kondycja z nogą jeszcze nie była najlepsza, więc jeszcze miał zresztą chrzciny potem za tydzień, jak ją wyjechał. Więc sprawy rodzinne, zdrowotne go trochę przytrzymały. No ale teraz mamy kolejny etap naszej wędrówki dla Być Razem. Idziemy wschodnią granicę. Przy okazji robimy główny szlak karpacki, niebieski. To jest trzeci chyba co do długości Polski. 450 kilometrów ma. Jest taki dziki, to może Paweł już opowie. No, no właśnie, to jak to będzie wyglądało? Jak tam pan się czuje na siłach na ten kolejny etap? Znaczy to jest tak bardzo trudno powiedzieć. Czuję się pozytywnie nastawiony. Leszkowi pisałem cały czas, znaczy bo codziennie do mnie dzwonił. A to sekretarz, tak? Czuwał nad całą tą wyprawą, nad tym pierwszym etapem. Znaczy może nie tak, że czuwał, ale Leszek mi codziennie dzwonił i pisałem w pamiętniku po prostu zaistniejące sytuacje i... Przepraszam ci, wejdę. Drugim takim moim kierownikiem mojego fanklubu to był kolega Andrzej Zżor, Sikora, który codziennie rano mnie budził i codziennie wieczór mówił mi dobranoc i pytał, jak się czuję, a na sam koniec mi zafundował mieszkanie w Żorach, żebym nie musiał do Cieszyna w nocy jechać. No to warto mieć takich znajomych, takich przyjaciół, co czuwają. To jak to tam przed tą wyprawą, przed tym etapem kolejnym tutaj, waszym wspólnym teraz? Szlak niebieski, 450 kilometrów na początek, prowadzący z Grybowa, Beskid Niski. Większość szlaku prowadzi... To jest granicą, to jest szlak taki graniczny do później Bieszczady, do Ustrzyk Górnych, no i później do Rzeszowa i mamy nadzieję, że nie wiadomo, czy jeszcze później kawałeczek, bo żona mówiła, że też może dołączy, ale już po tym szlaku do nas na parę dni. No na razie te 450, jeżeli by się nam to udało przejść, to byśmy byli bardzo, bardzo zadowoleni. Czyli 450 kilometrów pieszo, czyli to ile dni będzie, jak to tam obliczyliście? Nie szarżować nie będziemy, powolutku, bo tam jest problem z noclegami. Bierzemy namioty ze sobą. Bo tam nie ma za bardzo, znaczy się sporadyczne, zdarzają się agroturystyki, ale tego tam nie ma za wiele. W Bieszczadach już jest na przykład troszeczkę lepiej, chociaż też lepiej po prostu mieć swój własny namiot, śpiwór i kalimatę, czy ewentualnie malutki dmuchany materac. No i tak będziemy po prostu... No właśnie, bo co jeszcze zabierać? Ja tak chciałam podpytać. Co tam jeszcze w plecaku się znajdzie na tą podróż? Jak najmniej. Pasta do zębów, parasol, kubek i skarpetki, trzy pary, majtki, dwie, może trzy pary. Później będzie kolejny etap? Czy jak to wygląda? Czy już na tym kończycie? Czy jeszcze coś, jak później wrócicie? Chcemy po prostu iść maksymalnie długo, jak nam starczy kasy i sił. Tak, panie Pawle? Tak. Czy to w tym roku dundymy? Nie wiadomo. Ale może na przyszły rok skończymy, bo to mamy taki ten rajd dookoła Polski pieszy. Więc jeden etap południowy mamy zrobiony. Z Bieszczad do Prudnika, do Świerardowa Zdroju. No w przyszłym roku, jakby nam się udało jak najwięcej zrobić w tym roku tej wschodniej granicy, to by my tam też doszli gdzieś, następnym jakimś etap. No i tak, może Bóg kajakiem. No, planów sporo. Oczywiście wszystko pod szyldem Fundacji Być Razem, czyli... I klubu Familia, czyli czego wam życzyć przed tym kolejnym etapem tutaj, panie Pawle, zapytam pana. Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo pogoda zawsze jest, tak? Pogoda musi być zawsze, no jakoś musi być, no. Jak jest gorąco, to nie ma dobrze. Naprawdę, wierzcie mi, jak jest gorąco, ja jechał po tych 100 kilometrów tam z tego Wyszogrodu
do tego Kunina 2 dni, to było to tak po jeden dzień 100, drugi dzień 80 kilometrów w takim upale, że co chwilę do gospodarza wchodził, pytał o garniec wody zimnej, wylewał na głowę i jechał dalej. No to temu się pan tak opalił. Bardzo panu dziękuję, panom dziękuję za rozmowę i co, widzimy się, jak panowie wrócą z tej swojej kolejnej wyprawy, tak? No pewnie, chyba tak, no. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.